działać. Dobrze. Drodzy Państwo, witam wszystkich serdecznie i przyznam, że kiedy zapraszano mnie, mówiąc, że mamy rozmawiać o zagrożeniach, które są przed Polską, a wszystko to się odbywa kilka dni przed wyborami, uznałem, że impreza ma charakter silnie prowokacyjny, że chodzi tu o to, żebyśmy jeszcze zebrali siły, ponieważ jako demokrata nie mogę powiedzieć, że wybory są zagrożeniem, ale już wynik wyborów może być zagrożeniem. I sądzę, że jak wszyscy pamiętamy, że jako obywatele powinniśmy tym możliwym zagrożeniom powyborczym jakoś tam przeciwdziałać. Więc przypominam, 13 października głosujemy tak, żeby zagrożeń było mniej. Słuchałem tej dyskusji bardzo interesującej i wielowątkowej. Przyznam szczerze, nie czuję się na siłach podsumowywać. Mogę co najwyżej dołożyć swoich parę zdań. Zaczynając od tego, że oczywiście wszystko zależy od stopnia uogólnienia, który przyjmiemy, pewnej perspektywy, w której chcemy to wszystko widzieć, bo jeżeli, tak jak Krzysztof mówił, perspektywa ma być 20-30 lat i tych zagrożeń rozlicznych, no to trzeba by powiedzieć to, co za chwilę powiem, ale wcześniej chcę trochę może bardziej optymistycznie Państwa nastroić, bo oczywiście generał Pruszyński mówi, wojna trwa. Papież powiedział wręcz, że trzecią wojnę światową mamy, tyle że w kawałkach, mówię o papieżu Franciszku. I to wszystko po części jest prawda. Ale też trzeba spojrzeć na to, że w tej drugiej dekadzie, kończącej się drugiej dekadzie XXI wieku, my jesteśmy w sytuacji bezprecedensowej, w gruncie rzeczy najlepszej w całej historii cywilizacji czy ludzkości. No, po pierwsze jest nas 7 miliardów. Nigdy nie było tak dużo. Czyli nie było żadnych wydarzeń, które by nas po prostu zdziesiątkowały. Udało się opanować wielkie plagi, które ludzi niszczyły. Ostatni wielki konflikt światowy wojenny miał miejsce, skończył się w 1945 roku, a więc to już też jest 70 parę lat od tego momentu. Jesteśmy w sytuacji, kiedy tak naprawdę nawet patrząc na wszystkie ofiary aktów terrorystycznych i tak dalej, to tych ofiar, o których się mówi oczywiście i słusznie i głośno jest przecież dużo mniej niż liczba samobójstw, które są popełniane na świecie. Gdybyśmy zobaczyli, ile ludzi ginie w różnego rodzaju aktach zbrojnych, to jest to nieporównanie mniej niż tych, którzy umierają z powodu cukrzycy na przykład, czy nadużywania alkoholu. Więc jest wiele elementów, które pokazują, że ta cywilizacja, ta ludzkość doszła do momentu, w którym tych czynników bezpieczeństwa, czynników pewności jest całkiem sporo. Wszyscy żyjemy dłużej. Na naszych społeczeństwach bogatych, w Europie, w Ameryce Północnej, no to jest wręcz imponujące. Ta długość życia w sumie w całkiem niezłej formie. Mówię tak, żeby nie stracić równowagi w tym wszystkim, o czym opowiadam. I teraz oczywiście zagrożenia to jest, trzeba rozpatrywać wraz z szansami. Każda z tych sytuacji, o których dyskutujemy, w gruncie rzeczy stwarza jedno i drugie. To jest i szansa, i zagrożenie. Ja widzę pięć głównych czynników, które decydują o kształcie świata w najbliższych dekadach i każdy z tych czynników przynosi zarówno szanse, jak i zagrożenie. Także dla Polski, ale będę to mówił w wymiarze bardziej globalnym, a później, jak mi jeszcze starczy czasu, to chwilę o Polsce. Pierwsze to jest oczywiście technologie, o których tu była mowa. Tylko ja stawiam twardą tezę, technologie nie przynoszą żadnego ze sobą determinizmu. Znaczy one nie prowadzą nas na pewno do złego, ani na pewno do dobrego. Kiedy wymyślono czy opanowano produkcję stali, no to z tego robiono zarówno lemiesze, jak i miecze. Tak? Lemiesze służyły temu, żeby produkować żywność, a miecze, żeby się mordować. To samo było silnikami spalinowymi. Część z nich służyła temu, żeby można było podróżować, produkować, a część służyła temu, żeby wpakować do czołgów i strzelać do siebie nawzajem. Ten sam problem mamy z technologiami, które w tej chwili znamy, czyli drony, roboty, sztuczna inteligencja. One mogą być wykorzystane zarówno na korzyść, była tu mowa GPS, jak i przeciwko nam, na przykład jeżeli będziemy mieli drony skierowane przeciwko cywilom i tak dalej, i tak dalej. Na marginesie, jak widzę postęp, który się dokonuje, to jestem przekonany, że te drony ze sztuczną inteligencją wkrótce będą potrafiły odróżnić sytuację, że trzeba zabić jednego łysego, a tam się pokazuje wycieczka szkolna, więc będą szukać tego łysego. Bieda będzie, jak nauczyciel będzie łysy, na to wtedy koniec. Ale ciebie będą się cieszyć. Tego nie wiem. Ale
Co jest problemem w tym rozwoju technologicznym? Jakie płynie z tego zagrożenie? No te dwa zagrożenia, czy trzy zagrożenia, które są jasne. Pierwsze, że to może trafić i być dysponowane i decydowane przez ludzi nieodpowiedzialnych, chorych umysłowo, opętanych obsesjami, co znamy z historii. No, że Hitler był opętany obsesją, Stalin był opętany obsesją i obawiam się, że wśród współczesnych polityków takich obsesjonatów też mamy trochę, nazwisk na wszelki wypadek wymienia. Więc to jest jedno. Drugi problem to jest taki, że rzeczywiście brakuje w tym postępie technologicznym unormowań. I to jest prawda, bo myśmy na przykład broń nuklearną unormowali traktatami międzynarodowymi, Międzynarodową Agencją Atomową w Wiedniu, a cała ta cyberprzestrzeń jest dzisiaj zupełnie bez tych regulacji. Ani na szczeblu międzynarodowym, ani globalnym. To trzeba będzie zrobić. Więc tych nie ma norm, ale nie ma czegoś ważniejszego, o czym tutaj profesor Klajer słusznie wspominał, no nie ma tego czynnika etycznego, to znaczy nie ma tego kodeksu etycznego, który by na przykład towarzyszył tym uczonym, którzy to wymyślają, tym użytkownikom, którzy to otrzymują i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest problem świata od zarania. No. Jak chcecie znaleźć najlepsze dzieła dotyczące tego konfliktu między władzą a etyką, stosowaniem różnych metod, no to czytajcie Szekspira, to nie trzeba czytać, tak powiem, autorów XXI wieku. I, no i trzeci oczywiście bardzo istotny czynnik związany z tą technologią, to jest czas. Bo to, co naprawdę różni nas od poprzednich fal rewolucji technologicznych z przeszłości, to jest to, że to wszystko dzieje się nieporównanie szybciej. To się dzieje nieporównanie szybciej, czyli czas na adaptację, czas na zrozumienie i czas na decyzję jest niezwykle skrócony. A krótki czas na decyzję, mając tego rodzaju instrumentarium, no jest jakby zaproszeniem do błędu, jest zaproszeniem do awantury czy do nieszczęścia. Jest to pierwsza rzecz technologii. I zgadzam się też z panem generałem Brzuzińskim. To jest nieodwracalne. Wszyscy, którzy mówią nie dla globalizacji, nie dla postępu technologicznego, nie dla różnych pomysłów. Dzisiaj słyszałem, że jedna z kandydatek do Sejmu mówi, żeby dzieciom zabrać telefony komórkowe. Życzę powodzenia, że ona na szczęście dzieci nie ma, nie rozumiem, co mówi. Natomiast nie z pani partii, proszę mnie spokojnie. Ja jeżeli będę mówił krytycznie o partiach politycznych w Polsce, to tylko o jednej. I to dodatkowo rządzący, bo jestem odważny człowiek, więc tak będę to mówił. Ale wracając do kwestii. Więc ta zmiana powoduje, szybka zmiana powoduje brak czasu, ale zmiany są nieodwracalne. I dzisiaj cała mądrość powinna polegać na tym, jak tym rozsądnie zarządzać, jak spowodować, żeby ten postęp technologiczny, jak mówię, niezdeterminowany, służył bardziej dobremu niż złemu, choć zapewne w przyrodzie będzie jedno i drugie. Drugi czynnik to jest klimat i zmiany klimatyczne, gdzie wreszcie dociera to do nas wszystkich, że mamy z tym problem i to też są zmiany o charakterze, no nie mówię, że nieodwracalnym, bo pewno w kategoriach i multikulti jako efekt, jako konsekwencja tej migracji. Dlatego, że w krajach dojrzałych, zamożnych, za chwilę Polska wśród nich będzie, gdzie żyjemy dłużej, będziemy potrzebowali ludzi do pracy, a jeszcze bardziej będziemy potrzebowali do ludzi, którzy się będą nami opiekować. I obawiam się, że będzie ciężko znaleźć tych opiekunów wśród tych dzieci, które będą płacić nasze rachunki, ponieważ jest ich przez kim za mało. Więc migracja jest częścią też trwałą i ze wszystkimi, jak mówię, napięciami, które temu towarzyszą. No i jest kolejne zagrożenie, które będzie jakby falowało, ale będzie, musimy się do tego przyzwyczaić, że ono będzie na stałe nam towarzyszyło. Także w Polsce, dlatego że naiwność Polski, że nasza chata z kraja, że my w homogenicznym społeczeństwie nie mamy z tym problemu, jest oczywiście naiwna, dlatego że będziemy tych ludzi potrzebowali. Dziś problem rozwiązuje 1,5 miliona Ukraińców. Ale już w Amice, we Fronkach nie mają wystarczająco Ukraińców, myślą o Indonezyjczykach, zwracają się do Nepalu i tak dalej, i tak dalej. No to są tendencje, które będą. Trzecia to jest oczywiście ekonomia. Ekonomia ze wojną handlową, premier Piechociński o tym mówił, napięciami, ale przede wszystkim tym potworną konkurencyjnością, która nie dość, że jest, ona będzie się zwiększać. A w związku z tym dostępem do nowych technologii, ona będzie jakby jeszcze zaostrzona. I dzisiaj każdy musi zastanowić się nad tym, jak w tym nowym układzie ekonomicznym może zagwarantować miejsce dla siebie. My uważam, przez to, że okazaliśmy się w ostatnich 30 latach krajem proeksportowym, całkiem udanie, że opieramy jednak naszą gospodarkę w dużej mierze na małych firmach, które są dość elastyczne. Ja uważam, że tę szansę mamy, ale oczywiście jak ją wykorzystamy, to jest
To jest następna rzecz. Z ekonomią związana jest również kwestia nierówności społecznej, które, czy nierówności ekonomiczne, które mają miejsce, a które moim zdaniem, może nie w skali globalnej, ale na pewno w skali regionalnej, a na pewno w skali niektórych państw, będą doprowadzać do istotnych napięć społecznych, czyli małych rewolucji. Czy to się przerodzi w jakąś większą rewolucję kiedyś i gdzieś zobaczymy, ale na pewno to napięcie nie może być również niezauważone jako ten właśnie czynnik zagrożenia w przyszłości. No i ostatni punkt, o którym może parę zdań więcej, to jest oczywiście nowa architektura geostrategiczna świata. Czas tych, czas świata bipolarnego, zimnej wojny, Związek Radziecki versus demokratyczny Zachód jest skończony, pozycja przewodnia Stanów Zjednoczonych jest skończona, mamy dzisiaj czas chaosu, chaosu, w którym tworzą się nowe centra dowodzenia. Łatwo wyobrazić sobie, że dwa centra już są zdefiniowane. Jedne to są Chiny, drugie to są Stany Zjednoczone. Pytanie, kto będzie pierwszy, kto będzie drugi. I tu oczywiście też należy oczekiwać potężnych napięć. Nie sądzę, że wojny, ale napięć tak, ponieważ Ameryka łatwo pozycji wiodącej nie odda, a Chiny bardzo chętnie o tą pozycję wiodącą będą walczyć, mając bardzo silne argumenty. Przede wszystkim potencjał demograficzny, kontynent azjatycki, gdzie można rozszerzać te wpływy dosyć poważnie. Pytanie oczywiście brzmi, czy Unia Europejska jest dzisiaj przygotowana na to, żeby być tym numer 3 w tej architekturze? Odpowiedź jest taka, że ma do tego dane, ma potencjał, tylko musi przejść po pierwsze ten okres tąpnięcia, który mamy związany z Brexitem, związany z tendencjami takimi eurosceptycznymi na Węgrzech, w Polsce, we Włoszech i tak dalej. Ja myślę, że to jest możliwe do przejścia i musi mocno zweryfikować swoją politykę w tych wspólnych elementach, po to, żeby właśnie być bardziej konkurencyjni, mieć więcej nakładów na naukę, na postęp naukowy. To jest wreszcie podjęcie bardzo poważnie kwestii bezpieczeństwa, czyli tego europejskiego czynnika, bo jestem w pełni przekonany, że w długiej perspektywie my nie możemy wisieć na NATO, bo to się skończy za czas jakiś. Nie dlatego, że Trump, choć to jest oczywiście bardzo trudny moment dla NATO, ale dlatego, że struktura społeczeństwa amerykańskiego się zmienia. To przestaje być społeczeństwo, które główne swoje korzenie widzi w związkach euroatlantyckich. To jest dzisiaj społeczeństwo, które przesuwa się w stronę Pacyfiku, bo mają coraz więcej Azjatów, mają coraz więcej Latynosów i nie dziwmy się, jak kolejna długa lista prezydentów Stanów Zjednoczonych tych przyszłości będzie pochodzić albo z Ameryki, będzie miała korzenie albo w Ameryce Łacińskiej, albo w Korei, albo w Azji, albo w Japonii, albo jeszcze gdzieś, ale nie w Europie. My jako ten tradycyjny, że tak powiem, filar, my Europejczycy, filar tego myślenia, tego etosu amerykańskiego, po prostu jesteśmy już na ostatnich nogach. Stąd nasza, nasza konieczność, Krzysiu, mówmy się tak, jeżeli sala mnie wytupie, to skończę. Tak długo jak sala mnie wytupie. Proszę się przyjmować. Czyli to jest pytanie o Unię Europejską, która musi, jeżeli rzeczywiście nie chce stać się takim skansenem, czyli kontynentem ludzi zamożnych, długo żyjących, ale jednak już nie wpływających na losy świata, jeżeli nie chcemy się znaleźć w tym położeniu, to musimy tą Unię Europejską mocno musimy wzmocnić. Gdy chodzi o Rosję, Rosja oczywiście, i tu rozumiem Putina, i pewno gdyby każdy z nas był na jego miejscu, też to by chciał zrobić, bo cele Putina strategiczne są dwa. One, jeden z naszego punktu widzenia jest może mniej niebezpieczny, drugi jest niebezpieczny. Putin chce po pierwsze, żeby Rosja wróciła do pozycji gracza geostrategicznego. I w dużej mierze mu się to udało. Syria jest takim przykładem, Iran jest takim przykładem, Turcja jest takim przykładem. Można powiedzieć, że odniósł tu duży sukces, bo gra wyżej kart, które ma w rękę. On ma zdecydowanie wyżej potencjału, który ma. Bo dzisiaj, gdyby zastanowić się nad tym, jaki ma on potencjał, no to on ma największe terytorium, broń nuklearną, dużą armię i właściwie na tym należy zakończyć. Bo jeżeli my mamy kłopot, żeby stwierdzić, jaka nasza duża firma działa globalnie i ma wpływ na gospodarkę świata, no to on dopiero ma kłopot. Jak ja pytam, pokażcie mi jakiś nowoczesny produkt XXI wieku, no to oni albo mówią o broni, albo mówią o wódce, albo mówią o Szarapowej. No wszystko pięknie, ładnie, ale to jest absolutnie nie dowód na potężne państwo XXI wieku. Ale ten pierwszy cel Putina jest zrozumiały i jakby nas może mniej boli. Drugi jest poważniejszy.
Drugim celem Putina jest odbudowanie, mówiąc najdelikatniej, ideologicznie, ale w rozumieniu potęgi, czyli Wielka Rosja, ta jeszcze carska, strefa wpływów, no i dzisiaj taką odpowiedzią, propozycją jest ta Unia Euroazjatycka. I teraz cały problem w tym polega na tym, że Unia Euroazjatycka, nawet zakładając, że już nie ma obejmować krajów nadbałtyckich, to na pewno ma, musi, powinna w rozumieniu Putina obejmować Ukrainę. No a to już stwarza, że tak powiem, poważne zagrożenie dla nas tutaj, dlatego że jeżeli ta batalia Ukrainy będzie trwać, nawet w najbardziej łagodnej wersji, czyli destabilizowanie Ukrainy bez kolejnych akcji militarnych, no to to już będzie miało potężne konsekwencje i wobec Polski, wobec Unii Europejskiej, bo stawi Unię Europejską i będzie dzieliła Unię Europejską, bo mamy część, twardo stoją, bronią suwerenności Ukrainy, a tych, którzy chętnie by tą Ukrainę, tak powiem, odpisali na straty. Więc im dłużej ten cel Putina będzie on chciał realizować, im dłużej on będzie destabilizował Ukrainę, tym bardziej będzie to miało wpływ na nas. Czynnik geostrategiczny jest niezwykle ważny, on stanowi zagrożenie, on nie stanowi zagrożenia w tym sensie, że idziemy w stronę świata wielocentrycznego, czyli wielu centrów. On stanowi zagrożenie w tym najbliższym okresie 10-15 lat, kiedy ten proces będzie trwał, bo on oznacza, tak jak powiedziałem wcześniej, chaos. On oznacza chaos, oznacza niewielką przewidywalność, on oznacza możliwe napięcia i oznacza możliwość popełnienia błędu. To znaczy, że ktoś z czymś przesadzi i wtedy znajdziemy się w sytuacji trudnej. Już naprawdę ostatnia myśl, my i Polska. Proszę Państwa, nie mamy co się obawiać wojny, nie mamy co się obawiać bezpośredniego zagrożenia. Natomiast my, jak ktoś już powiedział na początku, jesteśmy zagrożeniem sami dla siebie. To znaczy, nikt dzisiaj bardziej polskiej sytuacji skomplikować nie może, jak my sami, jak Polacy. Dziś słyszałem taki dobry komentarz, jedziemy, jutro gramy mecz na Łotwie, w Rydze. Łotwa do tej pory ze wszystkimi przegrała, strzeliła jedną bramkę, straciła 21, ale my się boimy. Dlaczego się boimy? No bo największym problemem dla polskiej reprezentacji jest polska reprezentacja. Ja myślę, że to można odnieść szerzej do nas tu w Polsce, dlatego że jeżeli w Polsce będziemy, ktoś naprawdę zdawkowo. Jeżeli w Polsce będziemy pogłębiać polaryzację, która jest wielkim nieszczęściem, jeżeli nie będziemy umieli, tak powiem, realizować wspólnych interesów ponad podziałami, ponad różnicami politycznymi, jeżeli będziemy marginalizować się w Unii Europejskiej, jeżeli tym odwróconym świętym Mikołajem wydamy za pieniędzy teraz i nie będziemy pieniędzy mieli na inwestycje w przyszłości, czyli edukacja, czyli nauka, czyli zdrowie, czyli ochrona środowiska, jeżeli nie skorzystamy z tej nadzwyczajnej historycznej szansy, jaka nam się stworzyła od 1989 roku, no to wpadniemy w potężne tarapaty. Tylko jak będziemy pytali, czy to wina Rosjan, czy to wina Niemców, Unii Europejskiej, czy kogoś innego, to odpowiedź wniosła, no samiśmy sobie to zgotowali. No, miałeś chamie złoty róg i tu właśnie cała odpowiedzialność polega na tym, czy ten sposób myślenia jest na tyle powszechny, żeby negatywne zjawiska zatrzymać, czy nie? I czy po tych wyborach będziemy choć o kroczek w lepszej sytuacji niż dzisiaj ją obserwujemy? No, optymiści, pesymiści, rozumiem, że przy kolacji będziemy się dzielić opiniami. Natomiast ja zawsze mówię, że ja wierzę w rozsądek Polaków, bo jako prezydent dwukrotnie przez mój naród wybrany, a raz nawet w pierwszej turze, jak ja mogę nie ufać w zdrowy rozsądek mojego?